Jednym z atrybutów wielkanocnych jest bez wątpienia koszyczek. W dzisiejszej wideorelacji pokażę Wam, jak tworzy się jego papierową wersję. Przygotujcie więc kwadrat. Mój kwadrat ma wymiary 21 cm na 21 cm, aczkolwiek można też wykorzystać większą wersję. Teraz ten kwadrat składamy na pół w poziomie. Następnie w pionie. Oraz po przekątnej. Z jednej strony. I oczywiście z drugiej strony. Pozostawiamy kartkę w takim układzie i składamy ją dokładnie tak. Odwracamy na drugą stronę i wykonujemy identyczne czynności. Odwracamy całą konstrukcję tak, żeby część otwarta znajdowała się w górze. I teraz zaginamy prawą część, kierujemy ją do środkowej linii zagięcia. W taki sam sposób składamy część lewą. Odwracamy na drugą stronę i wykonujemy takie same czynności, czyli najpierw składamy prawą część i część lewą. Uwaga, teraz rozkładamy prawy element, układamy go w tak i wkładamy do środka palec, po czym rozpłaszczamy. Analogicznie działamy z drugiej strony i też rozpłaszczamy. Z drugiej strony robimy tak samo. I tutaj podobnie. Teraz wystające elementy musimy złożyć do środka. Odbywa się to tak. Lewa strona. Odwracamy na drugą stronę i postępujemy tak jak poprzednio. Teraz tę część kierujemy ku dołowi, a następnie odginamy z powrotem i jeszcze raz. Powstała nam harmonijka i w miejscu, w którym jest środkowe zagięcie, to miejsce składamy, tyle że teraz tak i raz jeszcze. Pokażę to na drugim przykładzie, dokładnie z drugiej strony, czyli składamy, tak, odginamy
do góry i jeszcze raz składamy. Utworzyła nam się harmonijka. Rozkładamy nasze skrzydło do stanu pierwotnego, po czym w miejscu drugiego zagięcia, czy dokładnie środkowego zagięcia, składamy tak. I jeszcze raz. Następnie dolną część zaginamy, wyrównujemy dokładnie owo zagięcie, a dalej chwytamy za te fragmenty i rozkładamy bardzo ostrożnie. Rozkładamy. Koszyczek jest już prawie gotowy. Musimy tylko skleić jego rączka. Bierzemy więc klej w sztyfcie. Smarujemy ten element klejem i łączymy go z drugim elementem. Tak wygląda nasz papierowy koszyk. Wersja zielona, wersja żółta. Co prawda na moim kanale będą pojawiały się filmiki o tematyce wielkanocnej, ale jeśli sami macie jakieś propozycje bądź sugestie odnośnie rodzaju projektów, które miałoby się tutaj pojawić, wówczas przedstawcie je w formie komentarza. Do zobaczenia!